Witamy Was na kolejnych zajęciach. Do tej zabawy będą potrzebne nam papierowe foremki do babeczek, kuleczki, które możemy zastąpić pomponami albo papierowymi kulkami zrobionymi z kawałka karteczki i plastikowa pensetka, którą również zastąpić możemy klamerką. W foremkach możemy narysować odpowiednią ilość kropek. Dla starszych dzieci możemy również napisać cyferkę. Zadaniem dzieci jest przy pomocy pensetki przenieść określoną ilość kuleczek. W foremce, gdzie znajdziemy cyferkę 1, musi znaleźć się jedna kuleczka. Kolejną wersją tej zabawy jest wersja z kostką. Musimy rzucić kostką, policzyć ilość oczek, którą wyrzuciliśmy i odpowiednią ilość włożyć do naszej foremki. Mamy dla Was również propozycję kart pracy. Mamy różne przedmioty. Należy wybrać odpowiednią kredkę, zaznaczyć ją możemy klamerką lub zarysować i poszukać z kredki i pokolorować. Z naszej strony to już koniec propozycji na dzisiaj. Życzymy Wam radosnej zabawy. Do zobaczenia! W piątek oglądamy bajkę. Skorzystajcie z naszej propozycji.